Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na studium Pisma Świętego. Dzisiaj będziemy rozważać kwestię sądu. Co Pismo Święte mówi na temat sądu? Ja mam na imię Julian, obok mnie jest Mariusz, Waldek i Juliusz. Nasze studium rozpoczniemy modlitwą. Nasz drogi Panie, chcemy Ciebie teraz tutaj zaprosić, abyś otworzył nasze myśli, umysły i nasze serca i skierował nasze myśli na Ciebie, abyśmy mogli lepiej zrozumieć Twoje poselstwo i wywyższyć Twoje święte imię. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa o to prosimy. Amen. 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 Ja wychowałem się w Gdańsku i nieraz oglądałem scenę sądu namalowaną przez znanego malarza Memlinga. Obraz nosi tytuł Sąd Ostateczny. Zawsze przerażała mnie ta scena ognia, diabłów, którzy tam widłami wrzucają jakieś dusze do piekła, wlewają coś tam do gardła, inne rzeczy robią straszne. I nieraz tak myślałem sobie, czy to rzeczywiście tak będzie? Pan Jezus siedział, święty Jerzy, tam miał wagę, waży te dusze, jedne na lewo, drugie na prawo. Ale tak na ogół, generalnie wśród Polaków, tak funkcjonuje ten obraz sądu ostatecznego. Zechcemy się zastanowić i popatrzeć do Pisma Świętego, co w Piśmie Świętym jest powiedziane na temat sądu. Kiedy on będzie, jak będzie wyglądał. Najobszerniej scena sądu jest przedstawiona w Księdze Daniela w 7 rozdziale. Ale żeby zrozumieć całą tę scenę, to trzeba by najpierw spojrzeć na wersety od początku. Ja bym może poprosił Mariusza, żeby przeczytał nam do wersetu 10 od początku. W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen. A to, co widział, leżąc na swoim łóżku, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie. Oto 4 wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. I 4 wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła. Wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na 2 nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Potem pojawiło się inne, 2 zwierzę, podobne do niedźwiedzia. Było ono podniesione tylko 1 stroną, a miało w paszczy między zębami 3 żebra i powiedziano mu: wstań, jedz dużo mięsa. Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery. Miało ono na grzbiecie 4 ptasie skrzydła i 4 głowy miało to zwierzę. I dano mu władzę. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się 4 zwierzę. Straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne, żelazne zęby. Pożerało i miażdżyło. A co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. Gdy uważnie się przypatrywałem, zaczął wyrastać między nimi inny mały róg i 3 spośród poprzednich rogów zostały wyrwane.
Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. Może jeszcze werset 11. Potem na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie. Dziękuję bardzo. Generalnie jest tutaj przedstawiona scena czterech różnych zwierząt. Żeby zrozumieć, co te zwierzęta przedstawiają, to dobrze by było, żebyśmy też spojrzeli na poprzednie widzenie, jakie miał Daniel. Widzenie, które pokazywało królowi Nabukadnezarowi taki posąg. Mianowicie głowa ze złota, piersi ze srebra, dalej brzuch z miedzi i biodra, nogi z żelaza i stopy oraz 10 palców zmieszane z gliny i z żelaza. I gdy patrzymy na ten opis, co to znaczy, to prorok wyjaśnia i mówi: Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę. To jest drugi rozdział, werset 37. A więc mówi: Ty jesteś tą głową, a później piersiami. Mówi: Po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje. Czyli następne królestwo po Babilonie. Wiemy, że Babilon podbili Persowie. Później mówi, że będzie trzecie królestwo, które opanuje całą ziemię, a więc mowa jest o światowych imperiach. Persów pokonali Grecy. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo. Znów mamy kolejne imperium światowe po Grecji. To byli Rzymianie. A później koncentruje się prorok na wierszu 41, mówi: A że widziałeś nogi i palce, po części z gliny, a po części z żelaza. Znaczy, że królestwo będzie rozdzielone. I w wierszu 42, a to, że palce u nóg były po części z żelaza, po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, po części słabe. I później jest powiedziane, że za dni tych królów kamień z góry spadnie, Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a samo ostoi się na wieki. Mamy więc tutaj przedstawioną całą historię, począwszy od czasów, kiedy żył Daniel w państwie babilońskim, aż do nastania królestwa, które nigdy nie będzie zniszczone. To jest Królestwo Boże, królestwo, które Chrystus założył. Natomiast tu w 7 rozdziale mamy przedstawione 4 zwierzęta. Na co innego trochę akcent jest położony, ale znów mamy te państwo babilońskie, perskie, greckie i rzymskie. A na głowie ile rogów wyrasta? 10. 10, jak tam było 10 palców, tak tu 10 rogów. I jest dodany ważny ten element, mianowicie ten jeden róg, co robi? Wyrasta jeden róg, jakby rozpychając się, wyłamuje 3 w to miejsce. Tak. I mówi zuchwałe słowa. I nie tylko to, ale jeszcze co więcej robi. Werset
25, może Juliusza poproszę. 7 rozdziału. Tak. A słowa przeciw Najwyższemu mówić będzie i świętych Najwyższego zetrze. Nadto będzie zamyślał, aby odmienił czasy i prawa, gdyż wydane będą w ręce Jego aż do czasu i czasów i pół czasu. Tak. A werset 26 mówi, potem zasiądzie sąd. Tak. I zniszczą, pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć. Widzimy tutaj więc ten okres, kiedy mamy państwo rzymskie i na tym państwie rzymskim wyrastają jakieś znów moce. Zwłaszcza jedna jest taka, która, jak tu jest powiedziane, że będzie mówiła zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, czyli przeciwko Bogu, będzie męczyła świętych Najwyższego, zamyślała odmienić czasy i zakon. I gdy to będzie się działo, nastanie sąd. Czyli kiedy ten sąd, jeśli byśmy mieli tak w czasie umieścić, to kiedy on nastanie? Wygląda na to, że nie po tym, jak Pan Jezus powróci na ziemię, tylko przed Jego powrotem. Czyli sąd odbywa się w tym czasie wcześniej, poprzedza jak gdyby powtórne przyjście Pana Jezusa. Bo wspomniałeś, Julianie, o tamtym posągu i tam, gdzie ten kamień ma uderzyć w stopy i skruszyć cały posąg, no to już w tym momencie następuje jakby wykonanie wyroku albo ogłoszenie wyroku. Sąd odbywa się wcześniej i wygląda na to, że to w tym czasie, kiedy ten mały róg mówi zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, to wtedy zasiada już sąd. Tak. A werset 27 mówi, że po tym, jak się odbędzie sąd, to co będzie? Mariusz, przeczytaj werset 27. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce Jemu będą służyć i Jemu będą poddane. Dziękuję bardzo. Czyli święci otrzymają królestwo po okresie sądu. Bo najpierw odbędzie się sąd, a później otrzymają nagrodę. A więc czy zbawienie otrzymują to zbawienie od razu po śmierci? No, wygląda na to, że nie. Nie. A kiedy przyjdzie Pan Jezus, żeby założyć swoje królestwo, to już będzie po sądzie czy przed sądem? Nagrodę dostaną, bym powiedział, wtedy, kiedy dopiero się zjawi Pan Jezus, czy już decyzja będzie o zbawieniu, ewentualnie potępieniu wcześniej? Jak to będzie przy zmartwychwstaniu? Prawda jest taka, że z innych tekstów Pisma Świętego wynika, że kiedy Pan Jezus jakby powróci ponownie na ziemię, to nawet nie będzie schodził na tę ziemię, tylko zabierze tych, którzy odziedziczą Królestwo Boże po 1000 lat. Zatem Pan Jezus, przybywając na ziemię, już wie, kogo ma zabrać ze sobą do nieba. Nie tylko wie, ale gdy sprawiedliwi zmartwychwstaną, to w jakim ciele zmartwychwstaną? No przemienionym, tak? Przemienionym. Czyli decyzja musi zapaść wcześniej. Jeśli już zbawieni powstaną, Pismo Święte mówi, przemienieni. Tak, w doskonałym ciele. Mamy więc umiejscowienie czasu tego sądu. Kto bierze udział w tym sądzie? Tak jak tutaj czytamy. Już czytaliśmy werset 9 i 10. Kto jest przy tym
na tym sądzie. Sędzią jest Bóg Ojciec. Tak, to jest ten sędziwy, zapewne tak jest przedstawiony. Jego szata była jak śnieg, włosy na głowie czyste jak wełna. Tron jego, czyli to jest ktoś, kto ma władzę, jak płomienie ogniste. Mhm. Tak. No i wtedy otworzono księgi. I... Dobrze, mamy Boga Ojca, mamy księgi, co jeszcze jest? 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. I zasiadł w sąd. Tak, więc no, kto to może być, te tysiące tysięcy, byśmy powiedzieli? Myślę, że jacyś obserwatorzy. Może aniołowie, może przedstawiciele świata. Innych światów, być może. Jeśli mamy tutaj Ojca, kogoś nam by jeszcze tu brakowało? No, sąd się dopiero rozpoczyna, kiedy przychodzi Syn Człowieczy, czyli Jezus To proszę Chrystus. Przeczytać werset 13 i 14. Proszę, bracie Mariusz. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo niezniszczalne. Dziękuję bardzo. Mamy tutaj przedstawiciela ludzkości, bo jak on jest nazwany? Mianowicie w widzeniach nocnych widzi, przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Pan Jezus używał tego określenia o sobie. Dziękuję. A gdzie ta cała scena jest ukazana? Gdzie ten sąd się odbywa? Na ziemi czy w niebie? No w niebie. W niebie. Jak ten Syn Człowieczy przychodzi? Na obłokach. Na obłokach niebieskich. I przychodzi nie tu na ziemię, tylko do Ojca w niebie. Tam przychodzi. I tam jest ta scena sądu. To bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że sąd się odbywa nie na ziemi, tylko w niebie, tam gdzie jest ten orszak obserwatorów, świadków. Jest Ojciec siedzący na tronie. Przychodzi Syn Człowieczy. Syn Człowieczy to jest taki nasz pośrednik, obrońca. A czy jest jeszcze, jak to w sądach bywa, oskarżyciel jest tutaj? Nie jest tutaj pokazany ten oskarżyciel, ale według mnie w świadomości wszystkich istot niebiańskich istnieje bój. I oskarżenie już dawno padło. Tak, ale nie ma tam szatana osobiście, który by mógł oskarżać. A ludzie są? Są tam pokazani ludzie? Nie. Ale nie jest powiedziane, że nie ma. Nie ma tam ludzi. Scena jest w niebie. Ludzie są tu na ziemi. To bardzo ważne. Ja bym tu przywołał to, co jest też opisane w Starym Testamencie, gdzie jest symbol w świątyni, jest tak zwany Jom Kippur, nazywany dniem oczyszczenia, dniem pojednania, dniem sądnym. Tam był tylko symbol, ale symbol, który miał coś pokazywać. Otóż w tym dniu sądnym mieli wszyscy przyjść do świątyni. Ale najwyższy kapłan dokonywał pewnych czynności, oczyszczenia, pojednania, przebaczenia. Czy ludzie tam mogli wejść do świątyni, zobaczyć, jak on to robi? Nie, przebywali na dziedzińcu, który symbolizuje ziemię. Przebywali na zewnątrz. A scena sądu, oczyszczenia tych ludzi, to wszystko działo się w świątyni.
Także bardzo ważne jest to, że ludzie nie mają tam bezpośredniego udziału, nie są tam obecni. I może takie też pytanie, a co mieli ludzie zrobić, żeby byli usprawiedliwieni, żeby mogli przeżyć ten sąd i później się cieszyć? No, odpowiedź jest prosta. Ponieważ za grzech karą jest śmierć, wszyscy jesteśmy skazani, ale jest możliwość uratowania się, to dobrze mieć dobrego adwokata na sądzie. Ale myślę o symbolice w Starym Testamencie, żeby mogli przeżyć ten dzień sądny i później zamieszkać w szałasach, w takich kuczkach i mieli się cieszyć, Pismo Święte mówi, po tym całym dniu sądnym. To co od nich zależało, żeby mogli wyjść zwycięsko w tym sądzie? Mariusz, chciałeś powiedzieć? Nie wiem, Julianie, czy odpowiem dokładnie na twoje pytanie. Natomiast jak spojrzymy na świątynię tą ziemską, to mamy tam pokazane tak jakby trzy rodzaje ofiar. Pierwsza ofiara to jest, kiedy był składany baranek rano i wieczorem na dziedzińcu i on symbolizował śmierć Jezusa Chrystusa, dlatego też nie wyznawano nad nim grzechów. Dziedziniec to porównywany jest do Golgoty. I ta ofiara dopiero otwierała drogę Izraelitom do tego, aby pojedynczy Izraelita mógł przynieść ofiary za swój grzech, wyznać ten grzech. Wtedy były wyznawane te grzechy. I później nadchodził dzień pojednania, kiedy była trzecia ofiara, również krew kozła, która symbolizowała krew Jezusa Chrystusa. I wtedy Izraelici mieli przyjść i ukorzyć się przed... Po prostu, gdy wyznał Izraelita grzech, to jego grzech już tak jak byłby odpuszczony. Dlatego, że można powiedzieć w nawiązaniu do tego, co powiedział też brat Jezusa, ofiara Jezusa Chrystusa została przyjęta przez niego. Ale na tym się nie kończyło. Gdy przychodził dzień pojednania, to musiał się ukorzyć. Musiał przypomnieć sobie te wszystkie grzechy. Musiał modlić się, wyznawać się. I to było takim obrazem. Dziękuję. Tak naprawdę to jest najistotniejsze, bo w ciągu roku składali ofiary, ale czy to was wystarczyło, żeby na tym sądzie być usprawiedliwionym, oczyszczonym? Nie wystarczyło. Ofiary były składane za nich, nawet codziennie, ale to nie wystarczało. Bo przychodził ten dzień sądny i jest powiedziane, że kto by nie przyszedł wtedy, to miał być wytracony, czyli śmierć. Trzeba było przyjść, to jedna rzecz, i ukorzyć się. Nic nie jest powiedziane, że trzeba było coś zrobić, czy jakieś ofiary wielkie przynieść, czy cokolwiek innego. To bardzo piękny symbol. Natomiast kapłan, który wchodził do świątyni, on tam dokonywał pojednania za człowieka. Człowiek tylko miał przyjść i się ukorzyć. Co my możemy zrobić, żebyśmy my na tym sądzie zostali usprawiedliwieni? Ja myślę, że dokładnie... Zbudować kościół jakiś, czy coś? Dokładnie to samo. Ukorzyć się, uświadomić sobie, że jesteśmy jednak grzesznikami. I że żeby poradzić sobie z problemem grzechu, trzeba pozwolić Bogu, aby to Bóg uczynił. My sami siebie nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z grzechem. Musimy przyjąć łaską Pana Jezusa, Jego łaskę, i to On dokonuje zmiany w nas. Zatem ta świadomość swojej grzeszności, niemożności poradzenia sobie z grzechem, no jest takim pierwszym jakby krokiem do tego, by Pan Jezus zechciał nas reprezentować. Musimy
Pamiętasz, to ja już mówię o tym, że kiedy zawarliśmy przymierze z Bogiem, zawarliśmy przymierze, pokładamy w Nim nadzieję i oczekujemy od Niego. Ale to wymaga nie butności, nie możemy powiedzieć sobie tak, no tak, Panie Jezu, już oddałeś swoje życie, to co Ci szkodzi, teraz się wstawić za mną. To tak nie jest. Musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę Pan Jezus, składając ofiarę z siebie, złożył ofiarę z powodu moich grzechów. I to musi dokonać zmiany w moim nastawieniu, w moim sercu. Musi coś się przerobić we mnie. Ja muszę przemienić się w duchu swoim, żebym znienawidził ten grzech, który zabił Pana Jezusa. To jest potem podstawą do tego, żeby liczyć i wierzyć na to, że Pan Jezus za mną się wstawi. Dziękuję bardzo. A zatem ten sąd, o którym mówimy, musi się odbyć, zanim zostanie dana nam nagroda. Zanim przyjdzie Jezus, zanim będzie ten Adwent. Stąd używamy takiego określenia sąd przedadwentowy. A gdy sąd się zakończy, to później jest powiedziane o ludziach, bo na scenie sądu nic tam nie jest o tym wspomniane. Werset 26 i 27, jeszcze raz przypomnijmy sobie z 7 rozdziału, Mariuszu. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Tutaj mówimy o tej władzy, która występuje przeciwko Najwyższemu, mówi zuchwałe słowa, nazwalibyśmy go dzisiaj może antychrystem, i on zostanie zniszczony. A werset 27 mówi, co stanie się z ludźmi? Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce Jemu będą służyć i Jemu będą poddane. Tak, gdy zakończy się sąd, wtedy królestwo otrzymują sprawiedliwi. A ponieważ przy zmartwychwstaniu mówiliśmy już o tym, już powstaną jedni do życia wiecznego, a drudzy na sąd jeszcze ostateczny i ostatecznie potępienie, czyli ten sąd, o którym tutaj mówimy, odbywa się w niebie i jest sądem, który zdecyduje o tym, że niektórzy otrzymają to królestwo, a niektórzy nie otrzymają, będą zniszczeni, tak jak i ten, nazwijmy go tutaj antychrystem, czy ten, który mówi przeciwko Bogu. Tak więc to ważne, że tak to scena będzie wyglądała. A ten, który przychodzi jako Syn Człowieczy, dlaczego on został tak przedstawiony jako Syn Człowieczy? I Pan Jezus, jak tutaj, Waldku, wspomniałeś, często używał tego określenia. Dlaczego przychodzi jako Syn Człowieczy? Jak myślimy? No przede wszystkim dlatego, że sąd odbywa się przede wszystkim pośród istot niebiańskich. Mhm. Pan Jezus także jest osobą niebiańską, ale nie tylko, bo jest jednocześnie człowiekiem, posiada pełnię człowieczeństwa i jako człowiek zapłacił za grzechy. To jest ofiara, którą poniósł. Człowiek musiał ponieść ofiarę. Człowiek bezgrzeszny, ponieważ takiego nie było. Uczynił to Pan Jezus jako Bóg, wyrzekając się tej boskości na ten czas. Zatem pozostaje już tym Synem Człowieczym, jak widzimy na tym sądzie. Ja bym chciał może podciągnąć tą myśl, bo Ewangelie oddają Jezusa Chrystusa jako Syna Człowieczego. Właśnie dlatego, który był we wszystkim doświadczony, upodobniony do człowieka. Dlatego też On może, że tak powiem, sprawować tą funkcję, która jest tutaj pokazana w Księdze Daniela. Ale chciałbym też przede wszystkim zwrócić uwagę na sędziego, czyli Boga Ojca. Bo On jest określony tutaj jako sędziwy, jako
ktoś bardzo doświadczony. Dlatego, bo to jest o tyle ważne, bo mamy trochę inne zrozumienie teraz sądu, jaki jest, i sądu, jakie zrozumienie było kiedyś dla ludzi. Sąd często kojarzy się teraz z czymś złym. Natomiast tutaj sędziwy oznacza kogoś mądrego, kogoś bardzo doświadczonego, kogoś, którego rządy opierają się na sprawiedliwości, kogoś, kto może współczuć tak samo. I to jest właśnie ważne, żeby też sąd nie postrzegać w tym świetle, że to faktycznie jest coś złego. Dziękuję. Jezus jest przedstawiony jako Syn Człowieczy. Sam używał tego określenia. Czyli On tutaj przychodzi do Ojca i akurat tak został ukazany. Mógł być przedstawiony też jako Syn Boży, bo jest Nim. Ale On reprezentuje ludzi. On stawia się za nami. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, że Ten, który za nas umarł, On teraz jest naszym przedstawicielem w niebie. On tak wiele poświęcił, czy chciałby naszego zbawienia, żebyśmy byli uratowani. Jak czytam różne wersety w psalmie, na przykład 96, tam jest napisane: niech raduje się niebiosa i ziemia, pola i leśne drzewa przed obliczem Pana, bo idzie, aby sądził świat. Niech się wszyscy radują, bo Bóg będzie sądził. Dlaczego? Dla mnie sąd, który poznałem z Biblii, stał się dobrą nowiną na dobrą sprawę. Ja, podobnie jak Julian, także byłem przerażony myślą o piekle, które mogło mnie czekać. Ja miałem takie pojęcie wizji jak z tego obrazu, te wizji piekła. Zatem pewne obawy gdzieś tam w moim sercu leżały. To też, kiedy przeczytałem, w jaki sposób odbywa się sąd, no to była niezwykła nowina. Po pierwsze, że nic ja nie muszę zrobić. Jak wspomniałeś, żadnego kościoła nie muszę wybudować, żadną krucjatę nie muszę wyruszyć, nie muszę także żadnych pielgrzymek robić. Wystarczy, że poddam się tylko Bogu i skorzystam z łaski, którą mi oferuje. I wobec tego, że On wie, jak jest na tym świecie, to On mnie rozumie. I ja wiem, że On jest dobrym moim reprezentantem. Ale jest jeszcze jedna chyba rzecz, o której już tutaj jakby Mariusz wspomniał. No, jeżeli ktoś oddaje za kogoś życie, no to z jakiego powodu? No chyba tylko z tego, że bardzo kocha. A jeśli kocha, no to jakże nie będzie się za mną wstawiał, prawda? A więc to jest najlepszy pośrednik, jakiego można sobie wymarzyć. Dziękuję bardzo. Podsumujmy w takim razie, co sąd wniesie. To, że Jezus, Syn Człowieczy, tak jak tam jest napisane, przejmuje władzę i panowanie. Sąd zadecyduje w niebie, wszyscy aniołowie powiedzą: tak, Jezus zasługuje na to, bo szatan oszukiwał nas, a Jezus umiłował, oddał życie, zasługuje na to, żeby był Panem. Dalej święci otrzymają królestwo i to na wieki wieków, na zawsze. Przyjdzie czas, że stanie się sprawiedliwość i ci, którzy byli prześladowani, czy po prostu swoje życie oddali Bogu, otrzymają królestwo na zawsze. Bunt zostanie stłumiony, zniszczony, wszyscy, którzy przeciwko Bogu występują. Moglibyśmy powiedzieć: razem z szatanem. I to będzie koniec. Zostanie wykazana absolutna sprawiedliwość też Boża. Wszyscy otaczający tron Boży będą mówili: słuszne są drogi Twoje, Panie Boże. I jeszcze jedna taka myśl. Sąd nie służy temu, by Najwyższy zdecydował, czy nas przyjąć, czy odrzucić, ale podsumowaniu przez Niego naszego wyboru, czy przyjęliśmy Go, czy też nie. Zbawienie dla nas jest bardzo łatwo osiągalne. Ukorzyć się, przyjść i ukorzyć się,
a On nas przyjmie i zbawi, i za to Mu podziękujemy. Pomodlimy się na koniec. Już dobry Panie, Boże Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci z całego serca za naszego Zbawiciela, Pana Jezusa, który poniósł na sobie konsekwencje naszych grzechów. Dziękujemy Ci także za Twoje Słowo, dzięki któremu możemy poznać prawdę o zbawieniu, że nie musimy być miotani jak trzcina na wietrze, lecz że wiemy z całą pewnością, że korzystając z miłości i łaski Bożej możemy spokojnie patrzeć w przyszłość i nie musimy się lękać sądu, lecz oczekiwać go i cieszyć się na jego jak najrychlejsze przyjście. Spraw Panie, abyśmy w tym czasie naszego ukorzenia się poddali się Tobie i abyśmy przemienili swoje serce, którym miłujemy sprawiedliwość Twoją i wyrzekamy się i nienawidzimy grzechu. Spraw zmianę w nas taką, abyśmy wszyscy mogli się spotkać w Twoim Królestwie. W imieniu Jezusa Chrystusa za tę nadzieję dziękujemy. Amen. Amen. Dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali. Dziękuję tutaj moim kolegom. Zakończyliśmy studium na temat sądu. Zapraszamy na przyszły tydzień, gdzie będziemy znów rozważać prawdy Pisma Świętego, a temat będzie eschatologiczny dzień pojednania. Zapraszam serdecznie.